Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Fajna koszulka, nie? Też się cieszę, bo dostałem od Polish Linux User Group słuchajcie, od całej ekipy, tak? Z podziękowaniami za ten, za mój wkład medialny do jesieni linuxowej, za promowanie tego wydarzenia i tak dalej, tak dalej. Podziękował za koszulkę, jej tył widzicie pewnie na, na zdjęciu teraz. Tematem dzisiejszego odcinka będzie BSD, dokładnie Ghost BSD ponownie. I jedna z takich rzeczy, która wielu interesuje, mianowicie będziemy sobie oglądać Netflixa, Prime Video, Disney Plus, jednym sobie DRM -y na BSD. Tak jest to możliwe jak Mam nadzieję, szybko Wam to wyjaśnię, pokażę i tak dalej. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 10 minut z tym filmikiem. Jak się przyda, to fajnie. Jak się nie przyda, to też fajnie. W każdym razie co? Zapraszam na film po prostu na szybkość. Dobra, zaczynamy od DRM-a. Miał być szybko i będzie w miarę szybko. Ponieważ co to są drm -y? To są treści cyfrowe zastrzeżone, tak. Tutaj trzeba mieć odpowiednie prawa do tego i tak dalej, tak dalej, żeby to odtwarzać. No, ja to se to może sobie o tym ogólnie poczytać. Sam projekt FreeBSD, no bo ja używając GhostBSD używam praktycznie FreeBSD, sam paroma zmianiami, ale miesza z tym. Słuchajcie, nie pozwala. Nie ma, nie ma opcji, żeby to normalnie odglądać, tak? Teoretycznie jest wymagane i praktycznie też, żeby odpalić, znaczy, żeby odpalić treści DRM, musimy mieć tak zwane wide Wine. To jest właśnie takie, taki backend, tak, który pozwala nam to wszystko oglądać i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj jeszcze ewentualnie taki jak to się mówi, rozmowa, tak, Bagzilla, FreeBSD na temat DRM-ów i tak dalej, aby ktoś chciał poczytać, pod spodem będzie link. Słuchajcie, natomiast znajduje się taki program, taki skrypt, nazywa się to Linuxulator i ten Linuxulator umożliwia nam ogarnięcie tego praktycznie za pomocą dwóch komend. Prościutkich, tak, nic nie trzeba tam grzebać, nie wiadomo, jakiejś umiejętności mieć. Gdyby ktoś się chciał bardziej wkręcić w temat, zacząć grzebać, poznawać to, jak to się robi, tu jest świetny post na FreeBSD, który pokazuje, jak to zrobić na piechotę, całkowicie na piechotę, więc można sobie poćwiczyć bez deka. Ja tego nie będę przechodził, bo ja chcę tego używać, a nie uczyć się po prostu. B, BSD, powiem to tak, może kiedyś się tym zajmę, ale na razie mnie interesuje jedna rzecz. Słuchajcie, dzięki temu człowiekowi, dzięki temu nie temu, dzięki temu człowiekowi, Mr. Celgser, tak bodajże. Gość stworzył skrypt, skrypt oparty na tamtym poście między innymi, który umożliwia nam zainstalowanie między innymi Chrome'a, co tam jeszcze ewentualnie, OPERY, VIVIOLDI. Jeżeli chodzi o instalację samego to, tego, będzie powiedziałem dwie komendy, tak, jedna komenda to jest git clone, druga komenda cd i przepraszam, trzy komendy będą, odpowiednio wybieramy sobie co chcemy zainstalować. Czekamy około 5 minut i to wszystko i działa po prostu. Niestety, znaczy niestety działa to na takiej zasadzie, że jest instalowana tak zwana kompatybilność Linuxowa, specjalny katalog jest zrobiony itd. itd. Jeżeli używacie tutaj kompatybilności poprzedniej na przykład tak, z tak zwanym Centosem 7, to trzeba tego Centosa wyłączyć. Jeżeli to zainstalowaliście, to wiecie jak. Jeżeli nie używaliście BSD nigdy, to nie musicie nic wyłączać, bo tego po prostu w systemie nie będziecie mieli. tak? W każdym razie taka kompatybilność z Linuxem jest zainstalowana. Możemy także sobie to odinstalować, tutaj komendy są do tego nam po prostu podane. To wszystko, dobrze ludzie. Idziemy na żeby sprzęt. Oczywiście tą poradę można wykorzystać na FreeBSD czy na OpenBSD, to nie mam pojęcia, ale FreeBSD na pewno od, 13, od wersji 13 w górę. Co robimy? Odpalamy terminal. Ja terminal mam tutaj odpalony, już przygotowany mniej więcej. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą trzeba, znaczy trzeba, którą przydałoby się zrobić, sudo pkg update, tak, czyli albo robimy z konsoli update, ewentualnie tutaj sobie z administracji update station aktualizujemy system, żeby było to jak najnowsze. Teraz wydajemy komendę sudo pkg install mc. Znaczy, de facto tylko samego gita, tak? Po prostu instalujemy gita, dlatego że nam gicior będzie tutaj ładnie potrzebny. Ja to wszystko mam, nie będę tego drugi raz robił. Teraz kopiujemy sobie stamtąd, już nie będę wam tego przecież pokazywał, tak? Kopiujemy po prostu stamtą tą linijkę, klon i tak dalej, i tak dalej. Klonujemy i teraz sobie tutaj możemy wejść, tak? CD Linux, bla bla bla. Ok, jak to nam wygląda tutaj, to nam wygląda w ten sposób. To wszystko jest tutaj. I co robimy? Po prostu odpalamy sobie Linux Browser Installer. Odpalamy to z sudo, po prostu. Ja chciałem sobie Chroma zainstalować, więc zainstalowałem sobie Chroma, tak. Czekamy, nie wiem, to trwa parę minut, ładnych minut, nie będę tego drugi raz robił, bo nie ma sensu. Tyle, słuchajcie, no po prostu bierzemy sobie potem tutaj, dajemy internecik, mamy Google Chrome Linux. Od razu mówię, nie działa tutaj logowanie do konta Google. No niestety, tak to tak jest Ale przejdźmy sobie do naszego pięknego Disneya na przykład. Odpalimy sobie Disneya, już to powinien być zalogowany ładnie. Dajmy sobie to. Tylko teraz zastanawiam się, czy dźwięk wam puścić z tego, bo może być tak średnio. Dobra, puszczę wam z dźwiękiem, najwyżej dostanę łomot od, od YouTube'a, kurde tak jest, tak? No, tu mam w topę zrobimy... w topę bym zrobił, bo wam puściłem prawie z głośników monitora, chcę to puścić normalnie. Yy, play, play. Proszę bardzo. A przy okazji zarąbista scena, po prostu to, to jest mak makabra ta scena. Ta scena mi rozwaliła system i, i całą resztę. Dobra, koniec, bo to niestety jest zastrzeżony temat. W każdym razie polecam sobie obejrzeć. Fajne, fajne. E, tu oczywiście możemy dać sobie pełny ekran. Ja, ja co prawda ten guzik zasłaniam, ale proszę bardzo, tak. Przewinę gdzieś, gdzie nie ma muzyki, mam nadzieję. Działa normalnie, bez najmniejszego problemu. Wszystko dokładnie nam tutaj odtwarzane, tak, bla, bla, bla. E, ok, druga rzecz, którą sobie tutaj sprawdzimy. Już nie będę Prime odpalał, bo mi się nie chce, że to pewnie jest powalone logowanie, ale na Netflixa. Netflix. Netflix, proszę bardzo. Ładuj się tutaj, dobry przyjacielu. Tak, ja oglądam. spire. Co oglądamy? Ma Star Trek'a, bo fajny. Ja. Yeah. Bomba. No okej. Okay. No i lecimy z tematem. Bla, 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 bla. bla Uwielbiam tego aktora po prostu. Słowo wężyć domu. Dziękuję, do widzenia. Słuchajcie, tyle. Możecie sobie oglądać Zobaczmy. dowolnego DRM-a, jaki, jakie są praktycznie dostępne. Powiem to tak. Jakieś tam Daily chyba też działa, nie wiem, nie sprawdzałem tego dokładnie. A jeszcze z takiej jednej rzeczy, którą bym tu sobie zobaczył, gdzie ja tu mam myszkę, a tu mam dobra, to wejdźmy sobie na internet, weźmy sobie tutaj, zobaczymy, jak akeleracja wygląda. Pewnie kiepsko. Jak to było? WebGL, akwarium, tak, akwarium, no okej, okay. tak jak mówię, w tym pierwszym poście, tak, no aceracji nie ma po prostu, no ale jak widać, filmy chodzą normalnie, no, w każdym razie, ja by to chciał pogrzebać, to pierwszy post, tam, który pokazywałem, tam jest cała rozpiska tego, można sobie zobaczyć. Projekt open sourceowy ciała, ciała. Tyle. Cały filmik na dzisiaj. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Jak nie to trudno. Ja się fajnie bawię, bo fajna zajawka z tym BSD jest. Dobra, trzymajcie się gorąco, podziękował za każde wsparcie. Podziękował jeszcze raz plugowi za, za koszulkę, za jej bardzo fajna jest. Dzięki. Trzymajcie się do następnego filmu. Bartek, cześć.